Dzień dobry Państwu. W naszym studiu na Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw gościmy pana Janusza Kala, który jest członkiem Komitetu Sterującego Unii Europejskiej Umiejętność na rzecz inteligentnej specjalizacji przemysłowej transformacji cyfrowej, nazwa długa, i jest również konsulem honorowym Danii, Finlandii i Islandii w Polsce i prezesem Nordic House spółka z o.o. Panie konsulu, jak przekonać małe i średnie przedsiębiorstwa do digitalizacji? Wiemy, że jest to dosyć duży problem, zwłaszcza w tych mniejszych firmach. Na pewno trzeba z nimi rozmawiać, trzeba pokazywać korzyści, jakie wynoszą z całego procesu digitalizacji, bo takie korzyści są ogromne. Ja wiem, że dla małej czy mikrofirmy parę tysięcy, 2-3 tysiące to jest dużo pieniędzy, dla większej kilkanaście tysięcy, czy dla dużego przedsiębiorstwa nawet kilkaset tysięcy na cyfryzację, robotyzację to jest dużo pieniędzy, ale jeżeli im się pokaże, że taka inwestycja zwraca się w ciągu paru miesięcy przy mniejszych inwestycjach, czy w ciągu 12 miesięcy, to myślę, że to jest argumentem właśnie, ażeby przekonać ich do tego typu inwestycji. Reprezentuje pan unijną instytucję, która jakby zajmuje się wdrażaniem unijnych programów. Proszę powiedzieć, jakie to są programy i na czym polega ta pana funkcja w Komisji Europejskiej? Ja jestem członkiem komitetu sterującego projektu, który wygrał PricewaterhouseCoopers w Luksemburgu, i naszym zadaniem jest stworzenie tak zwanej wspólnej wizji Unii Europejskiej do 2030 roku, jeżeli chodzi o budowanie potencjału rynku pracy w Unii Europejskiej. A więc w jaki sposób mamy uczyć, szkolić, kształcić nowych pracowników, czy to na uniwersytetach, czy w szkołach zawodowych, czy w firmach, czy jak oni sami w ogóle powinni się w ciągu swojego życia dokształcać, przekształcać, ażeby sprostać tym wymogom, które przynosi nam rewolucja 4.0. Jak wszyscy wiemy, te systemy produkcji w tej chwili ulegają ogromnym zmianom. W bardzo szerokim stopniu korzysta się z chmury obliczeniowej, z internetu rzeczy, z różnego rodzaju innych przełomowych wynalazków. I teraz im szybciej wprowadzimy wszystkie te przełomowe technologie do całego sektora produkcji w Unii Europejskiej, tym lepiej i tym bardziej będziemy mogli konkurować z naszymi najważniejszymi konkurentami, to znaczy Stany Zjednoczone, Korea Południowa, Japonia, Izrael. A czy na podstawie tych wstępnych ustaleń, które już PwC zrobiło, czy możemy powiedzieć, jak wypadają polskie firmy na tle tych europejskich? No mamy, po pierwsze mamy troszkę niekorzystną strukturę, bo w Polsce funkcjonuje bardzo dużo mikrofirm w porównaniu z krajami zachodnimi. No i to są te firmy, które mają największe problemy z wdrażaniem cyfryzacji, z przechodzeniem na nowe systemy produkcji. Wiele z nich w ogóle, tak prawdę mówiąc, nie ma potrzeby robienia tego. Ale jest wielu poddostawców różnego rodzaju produkujących na rynek europejski. I tutaj na pewno cały ten proces cyfryzacji, robotyzacji, automatyzacji jest wymuszany przez rynek. Oni znajdują się tam w jakimś łańcuchu wartości, ktoś im zleca wykonanie tych komponentów czy rzeczy, a więc oni po prostu muszą przeszkolić swoich pracowników i wprowadzić te najnowsze technologie, no bo inaczej mogą stracić zamówienia. Najlepszym przykładem tutaj jest cały przemysł samochodowy, który dzisiaj jest w ogromnym stopniu zintegrowany, i to są wymogi, które każdy poddostawca musi spełnić. No ale tutaj już wchodzimy w ten szerszy aspekt, czyli przemysł 4.0, w tą czwartą rewolucję technologiczną, bo wspomniał pan o przemyśle samochodowym. To jest proces, którego tak naprawdę nie unikniemy, i te mniejsze firmy nie potrafią się w tym wszystkim znaleźć. To jakby nie tylko bariery finansowe tutaj wchodzą w grę, ale też bariery mentalne. No po pierwsze jest to proces niekończący się, bo jak raz zaczęło się ten proces, to później trzeba go kontynuować, ze względu na to, że cały czas nowe technologie są wprowadzane. Jeżeli chodzi o te małe firmy, no mamy około
2 miliona firm w Polsce, większość z nich 99% to są mikro firmy, a więc tutaj mamy duży problem. Jak przekonać tych pracodawców, którzy zatrudniają 2, 3, 4 osoby, a zwłaszcza pracodawców na obszarach wiejskich, bo tutaj mamy także ogromny problem. Mhm. Oczywiście trzeba wspierać ich w ogóle w komputeryzacji, bo wielu z nich w ogóle nie korzysta z komputera. Korzystanie z internetu, sprzedawanie swoich towarów za pomocą internetu, to już jest pierwszy krok w całym tym procesie cyfryzacji. Jeżeli będą rozwijać swoją produkcję, swoją działalność, wtedy mogą zacząć myśleć o bardziej skomplikowanych systemach produkcji czy cyfryzacji.